jest Ojciec mój, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam, mówi nam dzisiaj Pan. A kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Drodzy, Paweł Ewdokimow, prawosławny teolog, zmarły w 1970 roku, pisał tak. Chrześcijanie zrobili wszystko, aby wyjałowić Ewangelię. Można powiedzieć, że zanurzyli ją w neutralizującym płynie. Stępione zostało wszystko, co uderzające, wykraczające poza zwyczaj, wstrząsające. Religia stała się nieszkodliwa, spłaszczona, grzeczna i rozsądna, i przez to niestrawna. Wspierające tę religię założenie, Bóg nie wymaga aż tyle, pozbawia smaku sól Ewangelii. Straszną zazdrość Boga i jego żądanie tego, co niemożliwe. Chrześcijańska wspólnota, kiedy jest prawdziwa, wbija się w ciało świata jak drzazga. Narzuca się jako znak, przemawia do świata jako miejsce, w którym człowiek spotyka Boga. Kościół nie jest już, jak w pierwszych wiekach, triumfalnym pochodem życia przez cmentarz świata. Zobaczcie, że w świecie jest coraz więcej głosów, które mówią, gdyby Chrystus żył dziś, to jego nauczanie byłoby zupełnie inne. Nie tylko chadzałby na kolację do rzekomo prześladowanych przez Kościół homoseksualistów. Nie tylko miałby przyjaciół wśród rozwodników w powtórnych związkach, bo to w istocie mogłoby mieć miejsce, ale według nauczania tego świata Jezus im wszystkim mówiłby: nie przejmujcie się niczym. Po prostu bądźcie dobrymi ludźmi. To jest najważniejsze. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Kochajcie wszystkich, a przede wszystkim psy i koty. To jest bardzo ważne. I idźcie za każdym poruszeniem waszego serca, absolutnie nie licząc się z tym, cokolwiek mogliby wam na ten temat powiedzieć inni. Ideał, który z tego wyrasta, to egoista, filantrop po zadzięciu ekologicznym. Ale i w Kościele jest coraz więcej ludzi, którzy mówią: niemożliwe, żeby nasz dobry Pan, który tak znakomicie znał ludzką naturę, który przecież doskonale wie, jak dzisiaj jesteśmy słabi, jak bardzo zmieniły się czasy, który przecież widzi, że jesteśmy miotani różnymi słabościami, namiętnościami, że jest nam tak trudno, że jesteśmy manipulowani, oszukiwani przez media, przez polityków, przez różnych ludzi. Niemożliwe, żeby nasz Pan tak cisnął. Przecież On, rozumiejący naszą naturę, z pewnością pofolgowałby swoim jakimś takim niesłychanie trudnym wymaganiom. Myślę, że wielu ludzi we współczesnym Kościele mogłoby swoimi uczynić słowa Żyda Moryca z Ziemi Obiecanej, który mówi: jak ja się przez cały tydzień napracuję, to ja, idąc do kościoła, chcę posiedzieć w spokoju, popatrzeć na ładne rzeczy, posłuchać kawałka ładnego koncertu. No tak właśnie. Bez żadnych zobowiązań, bez żadnego napinania się. Ze dwa rozluźniające dowcipy, kilka ćwiczeń stretchingowych w stylu powstań, klęknij, usiądź. No i tyle. Ładny zwyczaj, ładna tradycja. Drodzy, strasznie dużo w tym jakiejś nonszalancji. Strasznie dużo w tym lekceważenia tego, co mówi sam Pan. Tego, czym jest Jego Słowo. Z pomocą przychodzi nam święty nasz ojciec, Franciszek. W pierwszej regule, w 23 rozdziale, pisze tak. Niech więc nam nic nie przeszkadza, nic nie oddziela ani niepokoi. Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie, wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, słuszmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu,
Trójcy i jedności, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go, temu, który nie ma początku i końca, który jest niezmienny, niewidzialny, nieomylny, niewysłowiony, niepojęty, niezgłębiony, błogosławiony, chwalebny, przesławny, wywyższony, wzniosły, najwyższy, słodki, godny miłości, ukochany i cały pożądany ponad wszystko na wieki. Amen. Jezusowa, Boża nauka jest niezmienna i to w niej jest źródło życia wiecznego, nie w nas. Obyśmy to rozumieli coraz lepiej. Niech was ku temu prowadzi i błogosławi w tej drodze Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.